Okej, okay. Zakończyłem proces chmielenia, powyciągałem już jałowiec, bryczki z chmielem i tak dalej. No i teraz podłączam rurki do tej chłodnicy, którą wcześniej włożyłem. No. I tu z jednej strony jest podłączone do kranu, a z drugiej strony będę to wylewał tutaj. No i dziurkiem będzie sobie leciało. Ok, no to z jednej strony jest podłączone do kranu. Przechodzi sobie do chłodnicy, przelatuje przez całość i z drugiej strony wylatuje. Wylewa się. Leci bardzo powoli. Nie musi szybko. No właśnie, tu już jest bardzo gorąca, a wypuszczam zimną. No i powolutku temperatura będzie spadać. No, czyli tak z pół godziny to schłodzę, mam nadzieję, do tych 25 może stopni. I będzie można dodać tych drożdży. Tych oto drożdży, które tu sobie czekają. No, one tu już chyba z 2-3 godziny są, więc już się nagrzało. Widać, że się tak rozwarstwiło, że tu u góry są te drożdże, widać, że są żywe. No już trochę tutaj przed tej wody przepuściłem. Jakieś 3 fermentory, czyli może nie 60 litrów. No już niedługo. Myślę, że mamy 28 stopni, że do końca ten fermentor uzupełni wodą i będzie tak 25 stopni. Będę mógł to przelać do, nawet nie do tego fermentatora, tylko mam drugi, który mi się teraz dezynfekuje. Wypłuczę, przeleję tą brzeczkę do środka, na powietrze i zadam drożdży. No dobra. Wchodziłem w brzeczkę w końcu. No i tu mam przygotowany drugi fermentator, który wchodziłem wcześniej. No i tą schłodzoną brzeczkę przelewam tutaj już do fermentatora. Tu mi multimetr pokazuje 25 stopni, więc jest ok. No. Się będzie powoli przelewać. Jak wszystko przeleję, to na powietrze brzeczkę. Tą rurkę oczywiście wcześniej odkaziłem też. Tak samo jak i ten fermentator. Na powietrze brzeczkę dodam drożdży. No i będzie trzeba czekać, aż to zacznie pracować. No. No i zobaczymy po burzliwej fermentacji na pierwsze efekty. Co tam z tego wyszło. I wtedy zdecyduję, co dalej. Dobra, przelałem już wszystko. No i teraz czas na powietrzanie. Co to jest na powietrzanie? Można robić na różne sposoby. Ja po prostu taką tak zwaną łygą piwowarską po prostu mieszam. Mieszam z powietrzem. Zrobię to zwykle 10 do 15 minut. To jest bardzo istotne. Może nawet niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak bardzo to jest istotne, bo dzięki napowietrzeniu brzeczki drożdże zużyją ten tlen, który będzie z nią wymieszany, żeby się rozmnożyć. A to jest też istotne, żeby one szybko opanowały jakby całą przestrzeń tej brzeczki i zaczęły pracować. Więc na początku one zużywają tlen, żeby się namnożyć,
żeby jakby zdobyć całe środowisko, opanować je, no i wtedy sobie spokojnie fermentować. No to dlatego właśnie napowietrzamy. Po 10 minutach napowietrzania, taka powstała naprawdę gęsta piana tutaj. No i mam zamiar dodać drożdży. Wow. Nieźle to wygląda. Nie, naprawdę, wyglądają na żywe. Taki dosyć... Okej, to chyba na dnie zostawię. A może wszystko wleję. W sumie co opadnie na dno, to się niemożliwe i tak wszystko wyleje. Jeszcze raz to wymieszam z tymi drożdżami. Mam nadzieję, że maleństwo dadzą radę, szybko mi się spodoba. Zgłodnieją i zaczną robić swoje. Dobrze, to rozprowadzę w całości. I to było na tyle. Kolejny argument przemawiający za tym, że warto zbierać drożdże. Minęło jakieś 8 godzin. Teraz będzie słychać. I te drożdże już całkiem nieźle pracują. O właśnie. No, także... Także polecam. Jak zadawałem drożdże suche do poprzedniej warki, do Weizenboka, no to czekałem jakieś 24 godziny, zanim to się nie zaczęło pracować. A teraz, teraz to jest naprawdę wielka różnica. 8 godzin i naprawdę już pracuje bardzo intensywnie. No i o to właśnie chodzi, żeby szybko drożdże zaczęły działać. Co się dzieje po 20 godzinach? To po prostu tak pracuje. No naprawdę. No świetnie to pracuje. Nabrało takiego tempa. Te drożdże po prostu wymiatają. 20 godzin. Okej, minęło 10 dni od mojego ważenia. Już w ogóle nawet nie słyszę, że przestało w ogóle dopracować, nie słyszę, że fermentuje, więc już czas przelać to na cichą fermentację. Minęło zresztą 10 dni, więc jak planowałem, w 10 dniach przelać to wszystko. Nie wszystko, bo oczywiście na dnie będą jakieś osady, których nie wleję. Przeleję to dalej do klarowania i dodam kolejną porcję jałowca na kolejne, nie wiem, 7 albo 10 dni. No, zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda. W porządku drożdże, zaraz pokażę z bliska. No, pianka na brzegach, drożdże. Już ich nie będę zbierał, bo
Już kolejnego pszeniczniaka nie mam ochoty robić. Kolejno coś innego. Ale widać, że wszystko jest w dobrym stanie. Żadnych zakażeń, żadnych dziwnych rzeczy. No to przelewamy. Aha, no i w międzyczasie będę musiał odkazić ten jałowiec. Wsypię go tutaj, zaleję alkoholem na chwilę, żeby to się odkaziło. W międzyczasie tutaj mam przygotowany młotek, deskę też odkażoną. Tu do tego woreczka włożę ten jałowiec. Zresztą teraz wszystko pokażę. Przy okazji też sprawdzę, jak to się odfermentowało. Tu mi przylatuje, ale na chwilę to zakręcę. Wyjmę tą nurkę. Staram się to zrobić. Ok. Wlejemy tutaj do pomiaru. Leci dalej, ok. No dobra, zobaczymy jak to odfermentowało. Będzie odfermentowywało dalej. Chyba przesadziłem z ilością. Muszę trochę dodać. Jakaś pianka zrobiła. No, ojeju, to już jest praktycznie odfermentowane. Z tego co ja widzę. Tylko czy na dobrą skalę patrzę. Piwo. No tutaj. No jest niby do dwóch odfermentowanych, no albo trzech może. Czyli generalnie dość dobrze, ale chcę jeszcze to, naaromatyzować, także jeszcze to położę trochę. O, już skończyło się. Jakie przy okazji dźwięki powstały. Ciekawe. Jeszcze mogę trochę pomóc, bo widzę, że na dnie jest taka zbita warstwa tych osadów. Także spokojnie mogę odchylić i przelać to dalej. Konkretna warstwa drożdży. Rozbiłem ten jałowiec młotkiem. Czuję już zapach. Jak jest nierozbity, to nie czuć tego aromatu. Teraz od razu czuję ten intensywny zapach jałowca. No i co? Teraz to zawiążę. I po prostu wrzucę do środka. I już. Zamykam. Pozostaje czekać. Poza tym to co tutaj zmierzyłem, to przelałem sobie do kieliszka, żeby też spróbować, czy w ogóle coś z tego jałowca pozostało. Przed dodaniem tego jałowca, owoców jałowca na cichą fermentację do aromatyzowania, to w tym momencie nie ma jakiegoś zapachu, w ogóle nie czuję tego jałowca. A w smaku też nie do końca. Nie wiem, czy to jest to. Chyba myliłem się. Jest taki lekki posmak, ale on dopiero jak wolno powstaje. Wziąłem łyka, poczekałem może, nie wiem, z minutę i poczułem jakiś taki posmak delikatny, ale naprawdę delikatny tego jałowca. No to, ale chciałem to podkreślić, więc no mam nadzieję, że po tej cichej fermentacji coś lepszego, coś ciekawszego uzyskam.